Nikt nie był w stanie przewidzieć scenariusza, jaki czekał na zawodników rajdowych Mistrzów Świata na drugiej sobotniej pętli rajdu Akropolu. Thierry Neuville oraz Martin Verege rozpoczynali ją jako liderzy rywalizacji. Dziura na drugim przejeździe próby Pawliani okazała się być zbyt poważną przeszkodą dla ich Hyundai'a, przez co Belgowie musieli wycofać się z reszty etapu. Sebastian Ogier wraz z Vincentem Landais objęli w taki sposób prowadzenie. Pech dopadł także i ich na ostatniej próbie dnia. Francuzi dojechali do mety z jednym skrzywionym kołem, nie zdążyli jednak wjechać, ożała się na ostatni pekac i musieli się wycofać z etapu. Calero Vanpera oraz Janne Halttunen zostali przez to liderami rajdu Akropolu. Finom nic za bardzo im przeszkadzało w sobotę, co przekłada się na ponad dwuminutowe prowadzenie przed trzema ostatnimi odcinkami specjalnymi. Dzięki unikaniu przygód, drugie miejsce trafiło w ręce Daniego Sordo oraz Candido Carrery. Po wycofaniu się z etapu Neuvilla i litanii awarii w aucie SAP Kilapiego, Hiszpanie są główną załogą Hyundai'a w tym momencie. Sordo będzie musiał się jednak mieć na baczności. Elfyn Evans oraz Scott Martin, mimo swoich własnych problemów z samochodem, są w grze o drugie miejsce i do załogi Hyundai'a tracą równe 5 sekund. Nieprawdopodobne sceny działy się także w kategorii WRC2. Po dniu pełnym przygód duet Orlen Rally Teamu Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak ma 6 miejsce. Rajd Akropolu, drugi dzień za nami, przyniósł nam wiele zwrotów akcji. Mieliśmy trochę trudności, ale wtedy, kiedy ich nie było, to my nie popełnialiśmy błędów i tempo było przyzwoite. Mieliśmy szansę walki o nawet podium, natomiast no, przebita opona, później zalany silnik, zalany filtr powietrza po przejeździe przez water splash trochę nam to uniemożliwił, natomiast nie poddajemy się, walczymy do końca, jutro niedziela, więc damy z siebie wszystko, bo kochamy rajdy, kochamy się ścigać i nawet trudne, najtrudniejsze warunki nie są nam straszne. Rajd Akropolu dał w kość także Miko Marczykowi z Szymonem Gospodarczykiem. Debiutanci w Grecji z Orlen Teamu zajmują 11 lokatę. To pierwsza pętla zaczęła się dla nas dobrze, natomiast w drugiej pętli w przejeździe przez wodę stał Sami Pajari. Zwolniliśmy bardzo, bo nie widzieliśmy do końca, co się dzieje. I zebraliśmy sporo wody, ponieważ ta rzeka była głębsza niż w pierwszej pętli. I stanęliśmy razem sami, my oczyściliśmy filtry i straciliśmy kilka minut. Ten odcinek przejechaliśmy, staraliśmy się przejechać czysto, ale to była dosłownie loteria, jeżeli chodzi o to, czy można złapać kapcia, czy nie. No ale dojechaliśmy tutaj, jutro postaramy się walczyć dalej, ale rajd Akropolu udało się nam dzisiaj poznać z tej najbardziej wymagającej strony. Ostatni etap rusza w niedzielę o 7:15. Wszystkie odcinki specjalne rajdu Akropolu możecie oglądać na żywo w Motowizji.